Kiedyś usłyszałam, złość jest kluczem do odkrycia swojego życiowego powołania. Pracując ponad 15 lat nad urodą oraz wizerunkiem kobiet i mężczyzn, prowadząc rozmowy, spotkania, zaczęłam dostrzegać, jak wielkie i głębokie kompleksy posiadamy, jak bardzo jesteśmy sterowani z zewnątrz trendami, modą, opiniami i uwagami innych ludzi. Jak mało czasu i zrozumienia poświęcamy sobie. Poczułam wtedy, iż warto z tym coś zrobić, dokonać zmiany w świadomości ludzi dookoła mnie. Warto wzmocnić ten wewnętrzny głos i skierować nas do wnętrza, do serca, do duszy. Zapraszam Was, abyście potowarzyszyli mi w tej drodze tworzenia i rozumienia jedności. Agnieszka Tomczuk, Jedność jest siłą. Spotykamy się po raz drugi na ciągu dalszym, właściwie bardziej już w takich czasach dzisiejszych Twojego życia. Skończyłyśmy ostatnią rozmowę na Twoim spotkaniu z kobietą z Ameryki i opowiadałaś, że to był początek jakby Twojej drogi, że tutaj poznałaś wtedy poród świadomy, ona zaczęła Ci opowiadać o tym, czego to dotyczy, jak to wygląda, zafascynowało Cię to. I tak zaczęła się droga właśnie seksualnego szamanizmu. I chciałabym, żebyś to pociągnęła dalej, bo tylko właściwie powiedziałaś, że to wszystko się zaczęło, ale właściwie co się zaczęło? Okay. Jakby wszystko się zaczęło od dzieci tak naprawdę. Dlatego, bo ja miałam gdzieś wewnątrz siebie poczucie, no i jestem jedynaczką, czułam się bardzo samotna i wyobcowana, nie umiałam znaleźć kontaktu z dziećmi, swoimi rówieśnikami. I gdzieś czułam, że mi czegoś brakuje głęboko na poziomie duszy. Ale też miałam poczucie, że jak patrzę na różne rodziny, że coś generalnie jest nie tak, jeżeli chodzi o dzieci. I miałam głębokie przekonanie, że moją rolą w rodzinie i w rodzie jest przestawienie zwrotnicy, przestawienie kolejn, żeby kolejne pokolenia, które przychodzą, już przychodziły bez tych takich ciężkich obciążeń, jakie były w mojej rodzinie, wojennych, powojennych, matki Polki, syndromu i wszystkich różnych historii. Czułam, że jakby, że mam przedstawić kolejne na coś nowego. I później się poczułam, że to nie tylko chodzi o moją rodzinę, ale w ogóle, że taka jest moja rola, że jestem taką, powiedziałabym, duchową położną dla czegoś, co ma nowe przyjść na ziemię i mam utorować drogę temu. Poprzez nieznane. Mhm. Ale jeszcze wówczas swoich dzieci nie posiadałaś? Nie. Bo to było jeszcze właśnie... Nie miałam wtedy żadnych dzieci, ani planów. Mhm. I wtedy pojawiła się właśnie w Polsce Elena Tonety Wladimirowa, właśnie duchowa położna. I opowiadała dużo i ja poczułam właśnie jakieś połączenie i ona mnie zaprosiła do siebie na pierwszy staż, który robiła w Ameryce, w Kalifornii. Mhm. I to był mój pierwszy jakiś taki duży wyjazd, w sensie za czymś, jakimś powołaniem moim. I tam poznałam ludzi, którzy już byli związani, to było tylko i wyłącznie na temat dzieci dzieci, ale w sensie też dla dorosłych, w sensie jak pomagać dorosłym ludziom odkodowywać i uzdrawiać swoją traumę porodową. Mhm. Więc to było szkolenie dla osób, które chcą pracować z ludźmi dorosłymi. I tam poznałam ludzi, którzy już obracali się w środowisku właśnie świadomej seksualności, duchowej seksualności. I później wróciłam do domu i poczułam, jeszcze jakby nie byłam w ogóle w temacie, ale to co właśnie już mówiłyśmy, że poczułam, że jest mi za ciasno wewnątrz mnie i że czułam, że muszę energetycznie się powiększyć, że to co jest we mnie nie może się rozpakować, ten papirus jest zwinięty i nie ma miejsca za ciasny dom. I że muszę zmienić dom na większy. I miałam poczucie, że ta zmiana tego domu większego musi nastąpić poprzez seksualny szamanizm. Tak przyszło mi z przestrzeni takie hasło. Nic nie wiedziałam na ten temat. I szybko, jakoś wkrótce zobaczyłam właśnie na Facebooku, że jakieś moi znajomi właśnie poznani tam, na tym kursie, wkleili jakiś link do konferencji o seksualności w Australii. I to właśnie było środowisko ludzi, którzy zajmują się seksualnością, a z takiego pogranicza szamanizmu i duchowości. Coś więcej niż tylko świadoma seksualność. I ja mam wtedy, wow, to są ludzie, którzy nie tylko że wiedzą, że coś istnieje, ale jeszcze zajmują się tym zawodowo. Dla mnie to było odkrycie. Ja przeczuwałam wewnątrz, że coś takiego istnieje.
I nagle odkryłam, że jest jakiś w ogóle świat, który się tym zajmuje. Więc dla mnie to było fascynujące odkrycie i po nitce do kłębka, detektyw, napisałam do nich, że nie wiem czego szukam, ale chcę zwiększyć swoją pojemność i że nie wiem, potrzebuję jakichś wskazówek. I oni mnie przekierowali do, w tym momencie, do człowieka, który się nazywał Baba Des Nichols. I on akurat był w Ameryka, on jest Amerykaninem i był w Stanach, w Sedonie i napisałam do niego. On mi napisał, no to dobrze się składa, bo akurat mam, jestem tuż przed wyruszeniem w trasę po Europie, po różnych krajach z warsztatami, wykładami, może chcesz w Polsce zorganizować dla mnie. No i mnie to tak trochę zatrzymało, zatkało, bo ja zupełnie mam wtedy związany ze środowiskiem psychologicznym, bardziej transpersonalnej psychologii, pogranicza szamanizmu, kultury boginicznej, więc ten temat seksualny w ogóle był mi obcy, ale coś we mnie takie było, tylko wyszłam na jego stronę niestety i wtedy to była postać niezwykle kontrowersyjna i było dużo materiałów, które dawało mi do myślenia, że ludzie mieli bardzo przeciwstawne poglądy na jego temat i on nie był jednoznaczny. I czułam, że niesie jakąś ideę, niesie coś ważnego, ale wokół za tym idzie cały ogon różnych rzeczy. I pytanie, czy ja chcę, ja nie wiem w co ja wchodzę, czy ja wiem, czy ja chcę filmować to. Porusza takie sfery, wręcz takie niebezpieczne trochę, nie? No bo jak już się w to wejdzie, to później nie wiadomo jaki będzie oddźwięk. Tak, ja jeszcze byłam wtedy w małżeństwie, ja w ogóle się nie zajmowałam tym i nigdy, ja już byłam po pierwszych organizacji, ale to były tematy bardziej właśnie szamańskie, uzdrawianie szamańskie i tak dalej. Ale nie byłam też organizatorką taką z pełnego rozdania i nie w tym środowisku. W Polsce wtedy niewiele się działo, jeżeli o to chodzi. I totalne tabu. Tak. Były tam jakieś grupy, które gdzieś tam się ukrywały, coś tam robiły. Ale miesiąc czasu myślałam na ten temat codziennie i w końcu mój mąż mnie wsparł i powiedział, że jakby jakoś mnie przekonał. Nie pamiętam, co mówił, ale jakoś mi to dało do myślenia i powiedziałam, okej, dobrze, zaryzykujmy, zobaczmy. Ale mąż wspólnie z tobą się zaangażował? Czy to było tak, że po prostu dał ci wolną rękę, powiedział, że jeżeli ty czujesz... Nie, on mi nie dał żadnej wolnej ręki, bo on tutaj nie miał nic do decydowania. On bardziej... Czy to było tyle silne? No generalnie mężczyźni w moim życiu nie są osobami, które decydują o czymkolwiek. Jeżeli ja coś robię, to ja to robię z siebie. To nie są mężczyźni, nie decydują o tym, czy ja mogę coś robić, czy nie. Tylko ja nie wiedziałam po prostu, więc konsultowałam jak z przyjacielem. Co o tym myślisz? Sama nie wiedziałam, w co wchodzę, no, ale podjęłam decyzję, że okej, ryzykuję i ja to sama filmuję, sama to robię. I nie miałam też bazy adresowej, no nic, to był początek wszystkiego. Nie znam ludzi, nie wiedziałam jak to zrobić, byłam totalnie zielona i szalona w tym wszystkim. I pamiętam, że przyszło 100 osób na wykład. I to było 2010 rok. Jakaś magia się zadziała skoro. I to było, ja byłam niesamowicie zaangażowana. Ja już wtedy miałam, pamiętam teraz, dopiero to się pojawia w świadomych środowiskach, ja już wtedy pamiętam, wystawiałam szklane kule na pieniądze. Czyli ten idea transparentności, że ludzie wrzucali pieniądze do kul szklanych. Więc jakby to już było, ja już miałam jakieś, ze mnie wychodziły różne pomysły. To było fascynujące i to był taki czas ekscytujący. No i od tego się wszystko zaczęło i skończyło jednocześnie, bo to był sierpień 2010, tak, a w listopadzie 2011 się rozeszłam z mężem. Uwaga! Więc to jest tak, że jakby, znaczy to było takie oczywiste w sensie, że to mi tak dało szybki rozwój. Tyle rzeczy zaczęło się rozwijać we mnie. Jego to na początku też trochę pociągnęło, zafascynowało, ale on nie miał takiej odwagi, żeby w to pójść. Jakby ja byłam zdeterminowana, że ja totalnie idę w rozwój. Cokolwiek by się nie działo, ja chcę w to iść. Też nasz związek był oparty taki trochę mieszczański związek, typu, że powinno się mieć męża i tak dalej, więc tam też widoczny był jakiejś bardzo głębokiej miłości, bo moje przekonanie, że jeżeli jest głęboka miłość wśród ludzi, to nawet jeżeli są jakieś mocne rzeczy rozwojowe, to i tak przetrwa ta relacja w tej czy w innej formie. Więc ale nasz związek nie przetrwał i całe szczęście dla nas obojga,
bo po prostu mogliśmy iść dalej, po prostu wyrośliśmy, coś, to było kompletne. Mhm. To było dla mnie szokujące, kompletnie. Czułaś, że to było dobre i dla ciebie, i dla niego? W tym momencie, dzisiaj uważam, że tak. Mhm. Wtedy nie. No wtedy, no wtedy było tak, że to jakby to on podjął decyzję tak naprawdę o rozstaniu, chociaż to ja ją spowodowałam. Mhm. Czyli ja doprowadziłam do wydarzeń, na które on już nie może tego, to jest za dużo. No oczywiście by to było w kontekście też kontaktów seksualnych, tak, z innymi mężczyznami, czy z jednym mężczyzną, ale że on był naprawdę zafascynowany taką otwartością, eksploracją, seksualnością, świadomością, ale powiedział, nie, to dla mnie jest za dużo i ty idziesz sama, idź dalej sama, ja nie jestem, nie będę ci w tym towarzyszył, to nie jest moja ścieżka, bo on był muzykiem jazzowym, on miał zupełnie inną historię. Ale tu chcę dopytać, bo powiedziałaś, że wchodziła w grę jeszcze tutaj jakby stosunki seksualne z innym mężczyzną. Tak. Wyłapałam. No więc tak, są takie czasem momenty. Poznałam mężczyznę, który był w tym środowisku, który uczył. I poznałam go na konferencji w Amsterdamie. I poczułam bardzo silny magnetyzm. Ale to było coś takiego zupełnie, bo ani mi się nie podobał, ani nie był w moim typie. To nie było nic, co ja znałam. Ale było to coś na jakimś, to było jak magnes, ja nie mogłam się oderwać, ale że wtedy byłam w relacji, byłam mężatką, byłam w monogamicznym związku, to absolutnie nie nic. Więc to była męka straszna dla mnie, wróciłam z powrotem do domu, no i ten kontakt się nie urwał, czyli on był nadal. I ja czułam, że coś tam po prostu mną szargało. I to nie był rodzaj zakochania, to było zupełnie coś innego. I później pojechałam wkrótce na pierwsze moje szkolenie właśnie Iszty. I wcześniej jeszcze się, i wcześniej się z nim spotkałam w Anglii. I rzeczy się zadziały. To było poza jakąkolwiek kontrolą, to nie było w ogóle w kontekście żadnego romansu. Z dzisiejszej perspektywy to było coś, co przesterowało, to było takimi kluczami, że ten kontakt z nim, krótki, chociaż do dzisiaj się z nim przyjaźnie, ten kontakt seksualny z nim, jakby coś zburzył, coś otworzył. Otworzył totalnie nową przestrzeń dla mnie. Jakby wyzwolił mnie z czegoś, co jest już nie moje, co się skończyło. I ja wróciłam do domu i powiedziałam o tym mężowi, no i on totalnie tego w ogóle nie mógł przeżyć. I ja mu to próbowałam tłumaczyć, o co chodzi, że to nie jest w kontekście żadnego romansu, no ale nie. No i to też pokazało z dzisiejszej perspektywy, że jeżeli komuś zależy na miłości, na osobie, na relacji, to taka sytuacja zdrady małżeńskiej, ona coś tam nadszarpuje zaufanie, ale jeżeli jest miłość do tej osoby, no to się nie kończy związku z tego powodu. To było na zasadzie ego, męskie ego jest to uważone, jest tam zdradzone, rogi przyprawione i tak dalej, nie? Więc jakby to było... Ale na wyższym poziomie ja widzę, że to było wszystko tak, jak miało być. No w każdym razie on później się wyprowadził, bardzo wkrótce po tym i postanowiliśmy się rozwieść, ale to było dla mnie szokujące, mimo że jakby ja pchałam w tym kierunku nieświadomie, ale ja myślałam, że będziemy zaprzestać razem. A on jednak chciał rozwodu, powiedział, że nie idzie dalej. Więc dla mnie to był pierwszy taki, bo ja wychowywałam się w takiej rodzinie, no, że jest jeden mąż i tak dalej. I dla mnie to było takie szokujące, ja się nie spodziewałam absolutnie tego. I bardzo to przeżyłam i to było takie na pograniczu jakichś dziwnych stanów, bo miałam takie 2-3 dni, kiedy zupełnie mnie wycięło. Bardzo to jakieś, weszło w jakieś takie wewnętrzne stany depresyjne, ale to też takie, taka można powiedzieć ciemną noc duszy. Ale to było coś takiego, żeby przejść przez coś, żeby się od czegoś wyzwolić też. A to było bardzo trudne. Ale jak już to się rozeszło, to później nastąpiła eskalacja, po prostu jakby kwiat nagle dostał wody. Myślisz, że to było właśnie jakby pęknięcie tego, nie wiem jakby to nazwać, takiej struktury, przekonania. Tak jak dziecko się rodzi i pęka worek owodniowy. To jest to, że ja byłam jakby w tego, czymś... że my tutaj jesteśmy w tej kulturze właśnie monogamicznej. Tak. Jakby to, czego byłaś uczona, to co zostało w ciebie jakby wpuszczone w tej kulturze, tak, to pękło. Tak, to pękło i też czułam, że to jest sztuczne, że to mi nie pasuje, że to nie jest moje prawdziwe, że to jest coś narzucone, ale ja nie... Coś pękło, ale pękło w sensie takim jak narodziny dziecka, jak błona pękła, błona dziewicza. Tak jakbym się rozdziewiczyła ze swoich jakichś, ze starego świata przekonań i życia.
Więc zaczął się ten nowy rozdział. I teraz co to zmieniło? Czyli doszło do rozwodu i nastąpił rozkwit. Nastąpiło co tak naprawdę? Jeszcze przed rozwodem nastąpił rozkwit, bo w listopadzie Piotr odszedł. No bo sam rozwód pewnie też trwa. A my się odwiedziliśmy styczeń, luty. Czyli tam były 3 miesiące pomiędzy. I ten czas był boom. W tym momencie właśnie już jakby coś pękło, to było ewidentnie, nie było we mnie żadnego cierpienia i to też mnie bardzo nauczyło, bo jeszcze po tym miałam, jakby w moim życiu były 4 duże związki i każdy z nich mnie bardzo dużo uczył i pokazał, że na przykład ten związek był zakończony, dlatego bolesne bardzo było rozstanie, ale zaraz po tym, już tygodnie po tym, następny tydzień, 2, 3, ja już byłam w nowym życiu, ja już byłam rozkwitająca, ja już byłam, bo we mnie było gotowe to rozstanie. A widziałam, że w innych relacjach widziałam, że jeżeli ten związek nie był dokończony, to się ciągnęło i ciągnęło i że to nie jest skończone i wracaliśmy do siebie. To czuć, nie? To tak jakby to czuć, czy związek jest skończony, czy coś jest domknięte, czy to jest skończenie z lęku, czy z jakiegoś niewłaściwego miejsca. Więc potem było widać, potem, bo to było jedyne moje małżeństwo takie oficjalne, bo to był ślub kościelny też. Więc ja przeszłam przez to, tak? Biała suknia, robiona krawcowej na miarę. I welon był? Welon był, ja był makijażystka, wszystko było. Wow. Ja już nie potrafię sobie tego wszystkiego, ja już się zbierałam po pierwszym wywiadzie, no właśnie nie. W ogóle szczenę zbierałam, jak usłyszałam o tym, co robiłaś i w ogóle twoim wykształceniu, a teraz jeszcze ślub i suknia i welon. Wszystko było. Nie, welon był bardzo taki subtelny, bo to było taki elegancki retro kapelusik był z welonem, tak, taki welon był dotąd, więc to nie był taki długi. Ale suknia była piękna. Ostatnio chciałam ją przymierzyć, ale nie wchodzę. Nie. W każdym razie jakby wiedziałam, że to jest dokończone. Więc we mnie od razu nastąpiła eksplozja, wybuch, fascynacja, ciekawość świata i tego seksualność po raz pierwszy do mojej świadomości dotarła w pozytywny sposób. Że to jest coś do eksploracji, że tam jest jakiś świat w ogóle, że tam jest coś, co nie jest jakimś zawstydzeniem, traumą i nadużyciem, tylko jest jakiś świat, który jest fascynujący. Więc powoli zaczęłam w to wchodzić, no powoli, szybko dosyć zaczęłam w to wchodzić. I już w lutym zorganizowałam w Polsce pierwsze, na razie jedyne, to się nazywało Misterium Zmysłów w Świątyni Semiramidy. Wynajęłam spa kompleks w Warszawie i to było niesamowite. Zrobiliśmy cud po prostu, arabski cały klimat, wszystko było, dekoracje, wnętrza, wszystko było zrobione, pół miski z jedzeniem. Było niesamowite, chciałabym do tego wrócić. A to było dla kobiet i dla mężczyzn? Tak. I w pełnej nagości? Tak. Znaczy kto chciał, jakby kto mógł, bo to był basen, to było, więc była dowolność. W tamtych czasach zebrała się grupa jakaś. To było około 30 osób, tak. Oczywiście ja dołożyłam do tego mnóstwo pieniędzy, bo okazało się, że takie zorganizowanie czegoś takiego to są olbrzymie koszty. No ale był to ten okres eksploracji, fascynacji, wymyślania totalnie nowych rzeczy. Kiedy w ogóle nikt o tym nie słyszał. A to było drugie, bo pierwsze było w domu prywatnym z basenem. To było drugie, kiedy to było wynajęte wielkie spa. No w każdym razie to był ten czas eksploracji i już w lutym poznałam mojego kolejnego partnera. To jest niesamowite, bo mam jakoś tak, że jak mi się coś faktycznie kończy, to pojawiają się nowi mężczyźni. I w lutym właśnie on był przyciągnięty przez to misterium. Moja przyjaciółka jego znała, bo też się w nim podkochiwała i go zaprosiła na to misterium, on nie przyszedł, ale jakby poznała nas i tak dalej. I to już to było pierwsze spotkanie, już później na drugim już zaczęliśmy spotykać się blisko, intymnie i to już poszło, I w maju zamieszkaliśmy razem i zaczęliśmy eksperyment, bo zamieszkaliśmy we trójkę. Czyli dwie kobiety i mężczyzna i zaczęliśmy eksperymentować, bo byliśmy wszyscy blisko połączeni. Tak, byliśmy połączeni też karmicznie, też że znaliśmy się długo. Nie w tym życiu, ale generalnie mieliśmy poczucie, że się znamy od dawna i wszystkich nas łączył też ścieżka buddyjska, wszystkich nas łączyła fascynacja świątynną seksualnością, więc mieliśmy dużo płaszczyzn styku i byliśmy ciekawi poliamorii, chcieliśmy zobaczyć, czy to jest możliwe, więc eksperymentowaliśmy z tym, wynajęliśmy razem dom,
pod Warszawą i zaczęliśmy robić imprezy tam comiesięczne, to też było nowość zupełnie w Polsce. Tantric Pure Party to się nazywało. Dla znajomych, ale zaczęły przychodzić 30, 40, 50 osób. Kiedy to było takie prywatne spotkanie, ale zero alkoholu, zero papierosów, muzyka świadoma, z medytacje, wprowadzone elementy świadomej seksualności, więc to wszystko było w takim, że jesteśmy razem, ale już eksplorujemy, wszyscy mówili, o, Estera robi orgie. Niestety to nie było orgie. No właśnie, bo to się od razu, nasuwa mi się od razu to pytanie, że jaki to miało charakter, jakich ludzi to przyciągało, no bo wiadomo, że to może przyciągnąć, wiesz, taka nazwa, może przyciągnąć ludzi, było, którzy liczą na jakiś przygodny seks. Nie, bo to nie było publikowane nigdzie, to nie było na Facebooku wydarzenie, my zapraszaliśmy tylko naszych znajomych. Okay. I czasem ci znajomi przyprowadzali swoich znajomych. Mm-hmm. Więc to było tak, jak normalnie się robi imprezy prywatne. Każdy wiedział, na co idzie. Nikt nie wiedział tak naprawdę, na co idzie. Znaczy wiedzieli, że tantric, tak? Tantryczny, czyli wiedzieli mniej więcej, ale generalnie tam nie było żadnego seksu penetracyjnego na przykład, jak sobie ludzie mogą wyobrażać. Bardziej było zmysłowo, było karmienie się owocami, przytulanie, całowanie, tańczenie. Takie, powiedziałabym, lekka seksualność, erotyczna bardziej. Typu, że ludzie mogli być, chcieli być nago, mogli się przytulać, masować. Nie było żadnej takiej ostrej seksualności mocnej, ale było jakiś rodzaj takiego przyzwolenia na to, żeby być seksualnym i zmysłowym. Było bardziej takie rozluźnienie, miękkość, tak? Więc ludzie to uwielbiali. Oni nam zawsze się dopytywali, kiedy kolejne i to tak się... Samo się nakręcało. Pamiętam moje urodziny też takie. Moje urodziny zawsze były jakieś dziwne. Pamiętam, 30 osób mnie masowało na przykład. Więc to były takie ciekawe historie. To no jestem taki... ciekawa właśnie Twoich odczuć. Właśnie na przykład w trakcie takiego masażu, albo na przykład w trakcie tego związku poliamorycznego, właśnie jako ta kobieta, która jest, jakby jesteście dwie, tak? Nie chcę mówić, że drugą, może pierwszą, tak? Ale właśnie jesteś jedną z dwóch. My nie doszliśmy, tak? Do takiego etapu jeszcze. To znaczy, my byliśmy na razie grupą przyjaciół. I tam się później jeszcze... w nas, nie? No bo to jest to, że umysł nam coś tutaj od razu pokazuje. My jeszcze nie byliśmy na tym etapie związku tak naprawdę. To była na razie grupa przyjaciół. Tam było jeszcze nasza trójka była podstawową, ale później jeszcze była jedna kobieta, jedna mężczyzna, czyli w sumie dwóch mężczyzn i trzy kobiety. I byliśmy grupą przyjaciół, która ma ze sobą indywidualne, jeden na jeden kontakty seksualne, które są eksploracją i tak dalej, ale to nie było jeszcze na bazie relacji, że my jesteśmy razem. Więc ta zazdrość właśnie była jeszcze tak ostra, jak może być normalnie. Nie było tej posesywności, to jest moja kobieta, czy mój mężczyzna. Był bardziej przepływ i ciekawość. I pojawiały się oczywiście tematy, takie ściśnięcie, że czemu z nią, jakby były tam różne, jakby, ale to było lekkie na razie. A później było tak, że później my miałyśmy konflikt ze sobą, jako dwie kobiety. Nam było trudno, bo to było tak, że też on miał preferencje. Czyli preferował mnie na przykład, tak? Czyli jakby to dotykało tą inną kobietę, więc jakby tu były tematy i my o tym rozmawialiśmy, ale to wszystko na razie było jeszcze takie przyjacielskie. To nie było, to jest zupełnie inaczej, jak ja teraz jestem, ile to było? 7 lat temu. Teraz ja to, jak jestem, doświadczam relacji, to jest zupełnie co innego niż tamto. Tamto było, miało więcej lekkości, bo nie było dzieci naszych wspólnych. Nie było takiej relacji. My weszliśmy od razu w to, od zera. To jest zupełnie co innego niż jak masz już relacje i dołączają osoby. To jest inna sytuacja. Więc to było bardziej takie świadome, ekstatyczne, ciekawe eksplorowanie z elementami pojawiających się różnych obszarów, ale to było na razie subtelne. To był okres zabawy, świadomej zabawy. W takiej głębszej, nie takiej zabawy takiej powierzchownej, tylko głębszej, powiedziałabym, eksploracji. W pewnym momencie było tak, że jak my zaczęliśmy się zbliżać ze sobą, ja z nim, to postanowili, to chcieliśmy być razem. I ja wtedy poczułam, i wtedy mi wyszły tematy, że ja jestem zazdrosna, że mi jest trudno. I wtedy rozeszliśmy się we trójkę. I wyprowadziliśmy się z tego domu i ja się z nim, ona wróciła do swojej rodziny, bo też miała jakby swoją i przeżyliśmy się cały czas.
A my zaczęliśmy budować związek jeden na jeden. I to był, w maju się wypowiedzieliśmy, my się wypowiedzieliśmy chyba w październiku, a ja już w listopadzie mam w ciąży. Ale to było też tak, że my chcieliśmy, że my czuliśmy, że coś jest i mieliśmy, wszyscy, cała trójka nasza miała jakiś taki wgląd, że, to, że ma przyjść jakaś kobieta, szczególna kobieta, dziewczynka. I że ona ma wnieść jakąś nową kobiecość na ziemię i że ona ma jakąś rolę do odegrania i wszyscy byliśmy bardzo tym podnieceni, nakręceni tymi wizjami, które przychodziły w czasie medytacji różnych. I no więc oczywiście on był na tak, ja byłam na tak i pamiętam ten moment, kiedy właśnie, dokładnie to był jeden, jedyny kontakt seksualny, bo później za następnego się dnia zjechaliśmy, on pojechał na odosobnienie w ciemności, ja pojechałam do RPA, do Afryki Południowej i się rozjechaliśmy i ja pojechałam, a ja nie wiedziałam jeszcze, że jestem w ciąży. Mm-hmm. I pojechałam tam i ja się tak źle czułam i taka stara kobieta mi mówi, a może to być dziecko z test ciążowy? Ja mówię, o czym ona w ogóle mówi? Ja mówię, w ogóle mi to głównie przyszło. Znaczy, generalnie my zapraszaliśmy, tak, byliśmy otwarci, ale tak, żeby to tak naprawdę do mnie dotarło, to nie, jeszcze nie. Jaka była mi zaskoczona, a ona mówi, no i zrobiliśmy test ciążowy i ja spojrzałam i byłam w szoku. Wow! Albo w tym momencie na zasadzie w ciemności 3 tygodnie. I ja mówię, no ciekawe, czy... A nie mogłam się porozumieć z nim, oprócz telepatycznie. No i te pierwsze 2 tygodnie spędziłam z Leo w Afryce i później jak wróciłam, to on mówił, później jak wrócił, mówił, że coś czuł, bo przychodziły na przykład dzieci do niego w trakcie medytacji, że on czuł, że coś się dzieje. No i zaczęła się zupełnie kompletna nowa planeta pod tytułem macierzyństwo. I całe przechodzenie przez, to jest w ogóle cała odrębna książka, bo ja od początku, ja mam 2 synów i od początku wiedziałam, że żadnych lekarzy, żadnych badań, żadnych położnych, nic. I więc ta pierwsza, szczególnie przy pierwszej ciąży, no to nie wiesz nic, tak, bo nie masz jeszcze doświadczenia. Więc to, co ja się posiłkowałam, to też książkami Inny Gaskin o duchowej położnictwie, gdzie są opisane przypadki kobiet, które rodziły tak domowo i tak dalej. Ale cały ten czas, w związku z tym, że ja już byłam organizatorem, bo aha, o tym nie powiedziałam, że przez ten cały czas ja bardzo intensywnie zaangażowałam się w zapraszanie ludzi, nauczycieli, którzy pracują z różnymi formami seksualności, świadomej seksualności, duchowej seksualności. Więc byłam, stałam się w pełnym, na pełnym obrotach organizatorem wydarzeń, warsztatów, wykładów i różnych rzeczy. I to było wielkie, dużo się działo. Więc to były 2-3 lata bardzo intensywne, kiedy tak naprawdę nagle zaczęło zjeżdżać mnóstwo bardzo wartościowych osób do Polski i to właśnie otworzyło w Polsce rynek do tego. Myślę, że to byli prekursorzy. Tak. Tak naprawdę. Oni zaczęli to wprowadzać. Dopiero to się zaczęło pojawiać w Polsce. Tak. Że ja bo wcześniej trzeba było jeździć. Nikt nie jeździł. W Polsce było tak, że nikt nie jeździł praktycznie. Nie było świadomości, że coś takiego istnieje, więc ja pamiętam, jak ja to wprowadzałam, to ja, jakby ja byłam tym, na froncie, na tym na pionierem, który ja się stykałam, nie na, miłość, nienawiść, tak? Że albo wow, co ty robisz, jakie wspaniałe rzeczy, albo że po prostu jestem jakiś, wiesz, okropna i diabelska i jak co ja wyprawiam w ogóle. Było trochę jakieś, tak jak mówiłam, jakichś grup neotantrycznych, które gdzieś tam w ukryciu się rozwijały. Ale jeżeli chodzi o rynek, o jakieś takie wspólne coś, to nie było nic. Więc można powiedzieć, że ja to otworzyłam i stworzyłam przez te 2 lata, naprawdę to była wielka chałupka, to był zasów. To było tak duże i ja w ogóle nie patrzyłam na pieniądze. Były wizyty, do których ja musiałam dołożyć pieniądze. Wszyscy myśleli, że nie wiadomo jak się na tym wzbogacam, ale to jest tak, że ja mnóstwo pracy w to wkładałam, angażowałam też ludzi do pomocy i ja nie patrzyłam, czy na tym zarabiam, czy nie. Ja, to była misja, ja czułam, że to jest powołanie, że ja coś otwieram w Polsce i to w ogóle teraz to jest nie do pojęcia. Ja nawet nie umiem sobie tego przypomnieć, nie było nic, w ogóle ja musiałam tłumaczyć podstawowe rzeczy, nikt nic nie wiedział. Teraz się zastanawiam, właśnie jak ty zaczęłaś to tworzyć, jak właśnie ludzie dookoła reagowali, którzy ciebie na przykład wcześniej znali i w ogóle. To bardzo źle.
lękiem, przez strachem, że to jest nadużycie seksualne, szczególnie jak mężczyźni przyjeżdżali, że to jest niebezpieczne, że oni na pewno nadużywają kobiety, że oni tylko dla seksu to robią, że oni chcą mieć dużo kobiet. Wszyscy reagowali traumą seksualną i projekcjami, że to robią dla pieniędzy, albo że to jest niebezpieczne właśnie. I że to jacyś kolesie, którzy chcą sobie szybko zarobić. Więc wielki ścisk, totalny ścisk i lęk, i agresja. To były główne reakcje, z którymi ja się mierzyłam, więc tego mnóstwo było, mnóstwo. Więc ja czuję po prostu tak rękawy zakasam. Czasami to było bardzo bolesne i trudne rzeczy się wydarzały dla mnie na poziomie emocjonalnym, ale gdzieś czułam, że to jest moje powołanie, że mam to zrobić. I teraz też w ogóle wszystko hula tutaj, tak, że ty nie masz żadnego problemu. Okay. A chciałabym jeszcze, Estera, się ciebie zapytać, bo mówisz tutaj, że zaczęłaś to wszystko tworzyć, to wszystko zaczęło hulać. Dzisiaj to już w ogóle jest rozkręcone, można tak powiedzieć, chociaż jeszcze też myślę, że jest to na takim poziomie, że jeszcze ludzie nie rozumieją tego do końca, też jeszcze dalej mylą pojęcia. Ale właśnie chcę zapytać, bo jeszcze jesteśmy tutaj na tym początku tego, więc imię i nazwisko. Skąd to się w ogóle wzięło? Czy to jest twoje prawdziwe imię i nazwisko? Czy to jest jakiś pseudonim? Skąd w ogóle to się wzięło? Ja miałam po drodze cztery różne, bo powiedzmy, miałam i imię i nazwisko. I byłam mężatką, czyli miałam też imię męża, nazwisko. I po drodze zmieniałam imię, więc miałam tyle kombinacji różnych. Więc przez jakiś czas korespondencja przychodziła na różne. Moi wiedzy dostawali szału. W każdym razie to się zaczęło z rozwodem. Nie, imię, oba imię i nazwisko to są rzeczy przybrane z głębi. I w tym momencie to już jest, znaczy w tym momencie, już dawno, od chyba 7 lat, to już jest też, mam wszystkie dokumenty w ten sposób, więc jakby to jest moja nowa tożsamość od wielu lat. I nowe życie. I nowe życie, tak. I zaczęło się od imienia, jak jeszcze byłam w małżeństwie, że pojechaliśmy w Beskid Niski i poszliśmy do takiej ja poszłam po mleko do takiej starej babci, która tam miała dwie kozy i kury i coś, i krowy. I ta ona tam ledwo nie dowiedziała, to były takie środowiska wysiedleńców. I tam było kiedyś chyba środowisko też żydowskie. I ona to mnie coś powiedziała, ja do końca nie zrozumiałam, bo ja już myślałam, że, bo ja bardzo się chciałam być w ciąży, ale z głowy, z moim mężem. Miałam ideę, żeby być z nim w ciąży, no bo jesteśmy już małżeństwem, 5 lat, no to wypadałoby i tak dalej, ale to nie było nic takiego, to było bardzo z głowy i niby się staraliśmy, niby. Na szczęście nie wychodziło. Ona zaczęła coś mówić do mnie, Estera. I ja myślałam, że ona mówi o tym dziewczynku, że dziewczynka, może jestem w ciąży z dziewczynką. Bo ona mnie zapytała, jak masz na imię, powiedziała, skrzywiła się. I mówi, nie, ty jesteś Estera. I ona, i tak to imię, jak ona mówiła to Estera, to mnie jakby tak piorun szepnął wewnątrz i tak mi to jakby na chwilę, coś jakby zrobiła się przerwa w mózgu, w myśleniu. I później wracałam i tak cały czas mi to imię chodziło. I później wróciłam do Warszawy. A nie, już wtedy pamiętam, że miałam urodziny i tam była kuzynka męża, która jest malarką i namalowała mi obraz i z tyłu podpisała, w ogóle nie wiem, jakiś taki, nie wiem, co był żart, czy nie wiem co. Pisała, że to jest obraz dla 52-letniej Estery, która ze wsi Bielicznej, bo tam była wieś Bieliczna właśnie po uchodźcach, po wysiedleńcach, wygnanych. I mi się to tak spodobało, ja myślałam, że chciałam tam mieszkać. I życzę ci dużo jagód, dużo sera, jakieś takie, to było jakieś takie magiczne, taka wiedźma, jakieś takie czary mary to już było. I mówię, o co jej chodzi w ogóle? Później wróciłam do Warszawy, powiedziałam o tym zdarzeniu i moja grupa zaczęła, w której byłam, zaczęła tak do mnie mówić, zwracać się. I jak zaczęła tak do mnie mówić, sami z siebie, to ja jakbym wchodziła w inną skórę, jakby inny człowiek się pojawiał. Ja zupełnie inaczej się zachowywałam, inaczej myślałam, byłam zupełnie kim innym.
I to mi dało do myślenia. I miałam, i żyłam w dwóch światach. Tak jakby nowa tożsamość. Nie? Totalnie nowa tożsamość. Ale to było to, ja się czułam jak doktor Jekyll i Mr. Hyde. Normalnie ktoś do mnie się zwraca inaczej, jestem kim innym, inaczej odpowiadam, inaczej reaguję. Ktoś mówi do mnie inaczej, ja jestem kimś innym. To jest takie dziwne. To było trochę schizofreniczne, a może trochę szamańskie. I był ten roz dźwięk taki, że nowe środowisko, to takie, które mnie wspierało, to kim jestem, nazywa mnie tak, a stare środowisko, rodzina, rodzice nazywają mnie tak. Czyli jestem w dwóch, Ewelina. I wyobrażasz sobie? Jejku. No oni właśnie mieli to samo. Estera, nie mogę przyzwyczaić. I to było tak, że moja mama nie mogła, oni do dzisiaj mnie nazywają wszyscy Ewelina. I oni nie mogą tego przyjąć, bo ja ci nadałam to imię. To jest trochę takie akt własności, nie? Mm-hmm. Że to jest, ja ci to nadam i ty jesteś, i ty masz tak na imię. To trochę tak jak, trochę jak z psem. Wiesz, że nie zaakceptuję. Tak jest? Tak. Że nie jest to tak. Nie ma tego, to jest temat tabu. Ja czułam, że jestem właśnie na dwóch koniach i coraz bardziej zaczynam się rozjeżdżać. I ja czułam w sobie, że to było takie wejście w moc, okej. Okay. I to mnie irytowało, ja prosiłam, żeby mnie nazywali inaczej. Nie. Tutaj to coraz się bardziej wzmacnia, to nowe. Stare oporuje, mówi absolutnie nie. Nawet na razie jesteśmy na imieniu. Ale to było jakieś może 3 lata po nazwisku, przed nazwiskiem imię. Bo jakiś odstęp czasowy. Więc kiedy się rozwodziliśmy z moim mężem, on powiedział, że on nie chce, żebym ja nosiła jego nazwisko, jego ojca. Ja powiedziałam, ja też. I ja mówię, no ale ja już mam w tym takim, ja już wtedy we mnie się coś budziło, jakiś rodzaj wyzwalania się. I też takiego wyzwalania się z patriarchatu. Dla mnie to jest bardzo mocny nurt feministyczny, taki zdrowego feminizmu, wyzwolenia się z patriarchatu, tego co nas zniewala. I kobiety, i mężczyzn. I ja wtedy mówię, ale ja nie chcę mieć nazwiska po ojcu. Ja nie mogłam znosić tej ojcowizny, że ziemia jest ojcowizna, posiadanie żony, posiadanie dzieci, posiadanie ziemi. Mówię, ja nie chcę być w tym systemie posiadania, że jestem czyjąś własnością. I mówię, no to może bym wzięła po matce nazwisko, ale nazwisko po matce jest po jej ojcu. I znowuż ta ojcowizna, i znowuż te całe. A on mówi, tak nie złyszeć Petruszki, to sobie wymyśl. Ja mówię, zbawiałaś, mam sobie nazwisko wymyślić. No nie wiem, może ci przyjdzie jakieś. To było takie zupełnie z kapelusza ten pomysł jego, ale później zacząłem, że to nie jest głupi pomysł. Ale sobie pomyślałam, okej, ale nie będę sobie wymyślać, tylko niech to przyjdzie. Okej, to mam taką intencję. I ja też miałam wewnętrznie jakieś przekonanie, że ja mam też zapoczątkować coś, jakiś nowy ród, nową linię. Że ja mam jakieś głębokie, miałam zawsze poczucie jako dziecko, że ja mam coś zapoczątkować, jakiś nowy ród, nową linię, jakiś nowy żeński przekaz. I to jakoś się zbiegło z tymi myślami. Mówię, dobrze, to mi ich przyjdzie. Jak przyjdzie, to pójdę za tym. I pamiętam, że poleciałam, to już było w separacji, jak już się rozstaliśmy, leciałam do Szkocji i wracając stamtąd czytałam książkę autobiografię Yoganandy. I tam po raz pierwszy, ja się bardzo czuję mocno związana z tym, właśnie z Yoganandą i to jest jedna z moich jakichś głębokich inkarnacji, gdzieś tam połączenia bycia uczniem i tak dalej, ze ścieżką hinduską. Babaji i tak dalej, a Yogananda. I teraz mi się przypomina, wraca to. I jechałam wtedy, czytam tą książkę i tam mnie zgłuszka, gdzieś coś przeczytam, bo nagle Saraswati. Ja nie miałam zielonego pojęcia, ale to we mnie jakoś tak właśnie znowuż było to. Znowuż był ten przebyt, znowu była ta błyskawica. O, to jest to. I wtedy już wtedy miałam tę tożsamość Estery, która jeszcze tam była razem równolegle ze starym. I zaczęłam pisać sobie, pamiętam, Estera Saraswati, wow! Coś to się skleiło, tak jakby magia się zadziała i poczułam, wow, to jest jakaś taka tożsamość. Czegoś. Nawet nie czułam, że to jest, tak to jest do osoby, ale to, że to razem tworzy jakiś portal, że to jest jakieś połączenie jakiejś energii, jakości wibracji, które ma jakieś znaczenie. Większe niż tylko nazwanie osoby. I ja poczułam, wow, to jest to. I wróciłam do domu i napisałam do mojego, akurat flirtowałam z jakimś Hindusem, z którym się później spotkałam i
I mu powiedziałam o tym, a ona mówi, a ty wiesz, co to znaczy Sarasvati? Mówi, nie. No jak on mi przysłał opis, to ja myślałam, że spadnę z krzesła, powiedziałam, nie ma mowy. Ja absolutnie takiego nazwiska nie wezmę, chyba nie, absolutnie. Miałam tak, mówię, nie, to jest w ogóle jakieś święto, nie mogę, że to jest za wysoko, że jak mogę się nazwać nazwiskiem bogini i to jest, nie, to jest po prostu jakieś egomania i głupie i nie. Ja mam totalny po prostu sprzeciw, ale gdzieś we mnie coś mówiło tak, a później nie, tak. Więc ja miałam bardzo mocne takie przestraszenie tym, że ktoś mnie wypycha na jakąś scenę czegoś, a ja mówię nie, nigdy nie idę. To było takie wchodzenie, to był element wchodzenia w moc własną, ewidentnie. I jeszcze i oczywiście dostawałam ze środowiska wiatr w oczy, który totalnie jakby to utrudniał od mojej rodziny. Ale później zaczęłam się tak podpisywać, jak pisałam jakieś chyba artykuły, czy coś tworzyłam. I to się tak jakoś zaczęło tak stabilizować. I w pewnym momencie poczułam, jakieś to stare było takie wzmacniało się, że muszę zmienić dokumenty. Taki impuls znikąd. I że to muszę ukonstytuować, że to musi być w dokumentach. Ale tyle dokumentów do zmiany, trudno. A to się nie opłaca, po co w ogóle używaj sobie tego, ale dokumenty zostaw. Nie. Zmieniamy. Tak. No więc zaczął się cały proces. O dziwo łatwo poszedł, bo pani powiedziała, że muszę tylko udokumentować, że używam tego jako pseudonim artystyczny. Mówię, no tak. Mam wydrukowałam jej dokumenty, artykuły z różnych portali, jest podpisane, jest. I bardzo gładko to przeszło. Czekałam po kilka tygodni. Pamiętam, to był duży proces, dużo się rzeczy wtedy działo. Pamiętam, że później wiele kobiet są tym zainspirowane i też zmieniały i dla niektórych nie było tak łatwo. Że już później, że to zależy. Dla mnie to było dosyć łatwe. No ale później to było wow. Później było dorastanie i chyba nadal jest w jakimś sensie dorastanie do tego. Że to jest naprawdę wysoka poprzeczka, żeby być tym potencjałem. Mhm. Tak? A co tak naprawdę oznacza właśnie Sarasvati? Więc Sarasvati jest boginią hinduską manifestacji. Mhm. I ona jest odpowiedzialna, ona ma w sobie, ma cztery atrybuty. Atrybut Wedy, czyli wiedza, jest boginią mądrości. Jest mądrością i wiedzą. Ma atrybut male, czyli jest od medytacji, kontemplacji. Ma dzban z wodą, czyli jest od żywiołu wody. I ma instrument, chyba sitre. Instrument hinduski jest boginią muzyki i sztuk wszelkich pięknych. Więc to później, jak to, i wokół nie ma dwa zwierzęta są, jej atrybuty, paw i łabądź biały. I to jest dokładnie, bo jak później czytam i opisy tego wszystkiego, to mówię, wow, ja to głęboko, dokładnie to jest to. To jest dokładnie to, że od dziecka, jak mnie określano, to właśnie te atrybuty, które dokładnie to było to. I to było takie magiczne. Jak to możliwe, że to wszystko się razem zbiegło? To zupełnie tak jak ja. Tylko, że to nie było wydobyte, to nie było jeszcze takie widoczne. Bo nawet mówiłaś, że ty nigdy nie miałaś problemów z manifestacją. Nie, tak. Wcześniejsza kariera to pokazuje też. Tak. Później też ten moment, kiedy właśnie byłaś tym jakby menadżerem sztuki, nie wiem jak to nazwać, mecenasem sztuki, tak. No to wszystko gdzieś tak, no, tak. Się, ale życiu, o czym nie powiedziałam tym mecenasom sztuki, że ja teraz o tym często mówię, że przyciąganie do danych osób, że ja byłam tym mecenasem sztuki i wybrałam muzykę, a tak naprawdę ja to zaprojektowałam na zewnątrz. Ale to jest we mnie, to znaczy moje nieobjęty potencjał, mój nieobjęty muzyk. Ja byłam przyciągnięta do muzyka, ale tak naprawdę to we mnie jest. Ja to odkrywam teraz, że we mnie, ja mam duszę niesamowicie artystyczną, jestem artystą. Ja się nazywam artystką, mimo że jakby mnie fascynuje, ale nie tylko tworzenie poprzez muzykę, piękno mnie fascynuje, jako wyraz ekspresji naszego potencjału. Wszystko to może być piękne, kompozycje piękna, ale też muzyka, sztuka, to jest dla mnie fascynujące, więc to ja to zaprojektowałam na zewnątrz, oddałam, że to on, ale to we mnie było i to było takie lustro, którego nie zobaczyłam
I Saraswati właśnie mnie prowadzi do tego, że, żeby być tym. Więc ja czuję, że jestem jeszcze cały czas, zbliżam się do tego, że to jeszcze potencjał Saraswati jeszcze nie jest rozwinięty w pełni. Jakby jest widoczny już, ale wiem, że jest jeszcze więcej tego. No to jesteśmy na etapie dzieci, tak? Skończyłyśmy na etapie macierzyństwa. Pierwsza ciąża. I ja już wtedy właśnie dlatego miałam komfort tego, że byłam organizatorką, w związku z tym pracowałam sama dla siebie, nie musiałam nigdzie chodzić do pracy, więc mogłam sobie pozwolić, że pierwszą ciążę miałam cały czas w domu i byłam totalnie zanurzona w swojej wewnętrznej podróży. I głównie pamiętam, że spędzałam dzień w wannie i w wodzie i że tyle się rzeczy we mnie działo, że ja nie chciałam ani być wśród ludzi, ani nie chciałam wychodzić specjalnie, byłam cały czas wewnątrz, tyle się rzeczy działo. Dużo oczyszczania. Ale co to było? Jak to nazwiesz właśnie, że tyle rzeczy się działo? Przypominały się pewne rzeczy? Czy na przykład uświadamiałaś sobie pewne rzeczy, które się działy wcześniej, które miały wpływ na ciebie, ukształtowały cię? Ale to nie było aż tak przejrzyste, to nie było aż tak klarowne. To był raczej taki stan transu, że ja dużo spałam, dużo byłam w takim zanurzona półtransie cały czas. Dużo symptomów z ciała. Były co jakiś czas, ja już dokładnie tak nie pamiętam, bo to było 6-7 lat temu. Więc były też jakieś takie wglądy, ale ja już tego nie pamiętam, bo to się tyle w moim życiu dzieje, że nie mam takiej już dokładnie pamięci. Ale to taki bardziej stan półtransu, z rozszerzonej świadomości, gdzie też granice były bardziej płynne wszystkiego. I ja mogłam sobie na to pozwolić. I pamiętam, że miałam głębokie przekonanie od początku, że ja będę rodzić sama. Znaczy z partnerem, ale żadnych asysty, żadnych położnych, żadnych szpitali. Miałam głębokie przekonanie i dla niego to było trochę takie, dobra, ale ci ufam, jakby jak chcesz, tak, to proszę bardzo, nie? Ale i wiedziałam też, że nie mogę za bardzo się tym dzielić z nikim, bo tam raz czy dwa się podzieliłam, to natychmiast jest fala lęku, natychmiast była fala lęku. Ja byłam w ciąży, stwierdziłam, to nie jest dobry pomysł, żebym ja się z tym mierzyła, ludzkim lękiem. Więc ja przestałam mówić w ogóle o tym. Ale ja nie miałam żadnego doświadczenia też, jak to ma wyglądać. To było totalne szaleństwo, w sensie taki totalny skok w zaufanie. Ja wiedziałam, że zostanę przez to przeprowadzona jakoś intuicyjnie, przez ten proces. I byliśmy wtedy w Warszawie, później się przenieśliśmy do Podlas, do lasu, do Podkowy Leśnej pod Warszawą. Więc powrót nastąpił w lesie i też nie było żadnego, ja widziałam żadnego backupu, żadnego planu B. To znaczy, ja nie miałam wtedy, nie byłam ubezpieczona, mój partner nie jeździł samochodem. Jakby żadnych planów, że doła, jak coś nie pójdzie, to coś. Nie, rodzimy tutaj. I nie wiem też kiedy, nie wiem dokładnie kiedy termin, akurat z pierwszym chłopcem to widziałam dokładnie kiedy było poczęcie. Ale też wiedziałam, że dziecko to nie jest produkt z taśmy, że to ma być dokładnie tyle dni, tyle miesięcy. Więc były też, ja nie wiedziałam, przychodziły jakieś takie te fale, myślałam, że to już, później to nie już, okazuje się, że to cały tydzień tego przygotowywania. No ale cały, już jakby teraz nie chcę to powiedzieć, ale to jest tyle wglądów, tyle co się nauczyłam przez ten czas. I ten moment tego powodu w nocy, w lesie, tego pamiętam, że mój pierwszy powód był mega inicjacją dla mnie. To była największa chyba inicjacja mojego życia. Bo to był ten moment dla mnie, kiedy ja byłam, znowu było kolejne stracenie dziewictwa, tak jak rozwód był, tutaj, bo ja byłam na tej granicy ból czy cierpienie, nie? Cierpienie to trzymanie tego, że ja miałam taką, ja się naczytałam, ja miałam dużo wizji, że to się tak wydycha to dziecko i że to wszystko jest ekstatyczne, bez jakiego, i że to tak się dzieje, plum, wypada do wody. A ja wiem, 7 godzin wściekłego bólu, takiego czułam, jakby mnie szarpało, jakby takie, ta faza taka, która trwa normalnie 2 godziny może, u mnie trwała 6 czy 7. I w ogóle już wody odeszły dobę wcześniej, więc normalnie to by natychmiast powinni mi cesarkę robić, ale ja kompletnie się tym jakoś nie przejęłam. Znaczy one tylko tak sobie kapały, no ale... Nie, w ogóle nie przychodziły te myśli właśnie, że kurczę, może jednak podjęłam złą decyzję, czyli... Był tylko taki moment, czy ja jestem naprawdę w ciąży. To na samym początku,
Niby robiłam te testy, ale coś takiego było, czy to dziecko jest tam, czy tam go nie ma. Na samym początku, te pierwsze miesiące, miałam takie poczucie, ale czy ja naprawdę jestem w ciąży? Miałam taki moment, a może mi się wydaje. Zaczęłam czytać, pamiętam, zaczęłam czytać o ciąży urojonej. Mhm. Naprawdę myślałam, że mam ciążę urojoną. Nie robiłaś żadnych badań. Nie. Okej. Więc to się wkręciłam. To było uszczególnione. To się wkręciłam w to, że myślałam, że mam ciążę urojoną. I naprawdę zaczęłam czytać objawy i wszystko zaczęło się zgadzać. Jeszcze bardziej się to wkręciłam. Mówię, może mi się to wszystko wydaje. Ale już później brzuch zaczął rosnąć, to już wtedy wiedziałam, że chyba nie. No, ruchy dziecka to wszystko. No ale to było po 4 miesiącach. Tak, to już później. Ale na samym te pierwsze 2-3 miesiące to było totalnie. To później ja nie miałam żadnych wątpliwości i wiedziałam, że nie chciałam się też dzielić za dużo, bo nie chciałam brać na siebie właśnie cudzych lęków. I nie wiem, ja miałam takie przekonanie, że to oczywiście to się uda, no co ma się nie udać. I pamiętam, ale też w tym wszystkim było to, ja mam sobie wojownika, że jest jakieś młotkie poczucie, co się wydarzy, to ja stawię temu czoła. Nawet to będzie najgorsze możliwe, to i tak, życie, no. Jakby, u mnie nie ma, ja nie jestem tchórzem, ja nie ma czegoś takiego, że się jakoś wywinąć z sytuacji, będzie co ma być, będzie trudno, to będzie trudno. W każdym razie, ale wiedziałam, aha, bo to na to jeszcze wpłynęła, na tą 100% pewność, że ja chcę tak, a nie inaczej, było to, że ja mam tą traumę szpitalną. Że jak mówiłam, że miałam 3 tygodnie, trafiłam do szpitala i zostałam tam 2 czy 3 tygodnie i później, jak już byłam dorosłą kobietą, byłam na chwilę na szpitalu ginekologicznym, tam głupie to było, jakieś pocysty czy coś, jakieś malutka operacja, było głupie, niepotrzebne. W każdym razie ja byłam w takiej traumie wtedy, ja płakałam 24 godziny na dobę, lekarze nie wiedzieli, co ze mną zrobić, coś się ze mną dzieje, tłumaczyli, a nic nie boli, nic nie będzie, ja nie mogłam się opanować. To była ta trauma i ja wiedziałam, że nie ma mowy, wiedziałam, że jak ja trafię do szpitala, to ja nie urodzę dziecka. Bo będę w takiej traumie, że jestem w szpitalu, że w ogóle ja będę cały czas płakać i histeryzować i będę w panice i nie ma mowy w ogóle, żebym miała jakieś było rozwarcie, to będzie cesarka na pewno. Więc ja wiedziałam, że nawet nie ma opcji w ogóle, że ja nienawidzę szpitala, nie ma tam serca, no nie, wszystko dla mnie to było dla mnie też dla ratowania życia w ostateczności, tak, ale nie to, żeby rodzić dzieci, to nie jest miejsce do rodzenia dzieci dla mnie, więc ja dlatego w ogóle nawet nie miałam cienia wątpliwości. Wiedziałam też, że ja tutaj mogę eksperymentować, że mogę robić tak, jak czuję, to jest właściwe. I ja wiedziałam, że jest głęboka mądrość w ciele, która wie, no przecież tyle miliardów lat istnieje Ziemia, tyle ludzi, milionów ludzi się przetoczyło. Szpitale są od 50 lat, jak kobiety rodziły wcześniej. Więc ja wiedziałam, że w ciele jest ewolucja, jest świadomość, jest mądrość i że ciało wie. Ja muszę mu tylko zejść, umysł musi zejść z drogi. Niestety nie szedł do końca, bo miałam wyobrażenia, jaki wspaniały jest ten powód naturalny. Miałam pewne wyobrażenia, ale to jest jedna kwestia, ale druga też, że miałam w ciele zapisane w sobie walkę. Walkę z życiem, walkę z przeciwieństwami, nieodpuszczanie, że ja ten wojownik, który upadnie 100 razy, a wstanie, a będzie szedł dalej. To też jest związane z mocnym ego, z takim, że ja wiem, ja to zrobię. I nieodpuszczanie, nie poddam się. I to nie poddam się, nie odpuszczę było tak silne, że ja nie umiałam poddać się bólowi powodowemu. I więc ja walczę, tak naprawdę dzisiaj wiem to, że ja walczyłam z bólem powodowym, zamiast się z nim współpracować. Mm-hmm. Bo się bałam. Czyli ten drugi poród już był inny? Totalnie już inny. Już było to puszczenie. Totalnie inny, ale to za chwilę o tym powiem. Mm-hmm. Więc ten pierwszy to dla mnie był taki śmierć wojownika, w dobrym sensie, takiego, że mnie w końcu, że ja przez 7 godzin walczyłam do ostatniego tchu, jak już byłam tak zmęczona, tak, że nie miałam tchu żadnego, żeby walczyć z tym bólem, to mówię, dobra, niech już to się dzieje. Ja już nie miałam siły, już byłam tak wyczerpana tą walką, że te siły powodowe w końcu przeważyły.
I pamiętam ten... w ogóle. Też całe procesy, bo miałam wewnętrzne, Boże, czemu ja walczę, jakby dużo też mentalnie ze swoją świadomością pracowałam, co ja wyprawiam, ale nie byłam w stanie odpuścić. I pamiętam, miałam basen porodowy, rozpowiedziałam basen z Anglii i na chwilę mówię, ten basen nic nie daje, mnie tak wszystko boli, mówię, na chwilę wyjdę. Jak wyszłam, to było tak tragicznie, że natychmiast powracałam z powrotem do wody. Więc widziałam różnicę, że w wodzie jest zupełnie inny poród, kompletnie inny poród jest w wodzie. Że woda bardzo łagodzi ból mimo wszystko. Jest bardziej obły. W końcu, jak już tak już się nie mogłam walczyć więcej, to nastąpił poród. I pamiętam, że wyskoczyła natychmiast główka. To nie było stopniowe, to był wystrzał. I pamiętam mojego partnera, jej ojca, dziecka, który mówi, sprawdź pępowinę. Znikąd, nie miał żadnej wiedzy na żaden temat. I ja po prostu wzięłam palec i odwinęłam. Okazało się, że był 3 razy owinięty, pępowinę miał wokół. I o dziwo nie było żadnych problemów. To nie było... Normalnie jakby zobaczyli nawet na USG, to jest wskazanie do cesarki. A to było tak, że było idealny dystans, tyle, że mu głowa wyszła. Idealnie, był dokładnie taki, był na idealny dystans pępowiny. Odwinęłam i wyszedł cały. I no, gdybym była w szpitalu, to bym miała cesarkę. A on wyszedł, zero problemów z oddychaniem, zero jakiegoś podduszenia, nic. Nie, w ogóle jakby nie było tematu. Także to mi też pokazuje, że szpital i lekarze stwarzają problemy poprzez panikę, poprzez lęk. A tu, że był jakiś rodzaj zaufania, nie było żadnego problemu. Więc oczywiście pękłam, totalnie pękłam po prostu, na całej długości. Ja też nie chciałam być nigdy przecinana, nie chciałam być szyta, więc pozwoliłam, żeby to się naturalnie goiło. Jakby efekt jest taki, że nie miałam żadnego szycia, że to ładnie się zagoiło, znaczy tydzień się goiło, ale już bez jakichś wielkich bólów, ale no, do dzisiaj jest konsekwencja tego, że mam bardzo jakby rozszerzone, nie mam tej tkanki, jest przerwana, więc są pewne blizny, to widać, że rodziłam dzieci, więc to jest jakiś rodzaj, dla mnie to był duży proces też zaakceptować to, że przez to, że wybrałam naturalny poród, to, że to są konsekwencje, że wyglądam inaczej. I że na początku myślałam, że gorzej, że jestem szpetna, czy coś takiego. Później, więc miałam cały proces z tym przyjęciem tego, więc to było dosyć ważne dla mnie. Przyjęcie piękna, brzydoty jako piękna, nie? Że coś, co się nam wydaje, że jest brzydkie, tak naprawdę jest piękne. No i później kolejny proces z tym na przykład, że nie chciała się urodzić, łożysko się nie chciało urodzić. Okej, dobrze, dziecko było na zewnątrz. Wszystko było ok, ale łożysko nie chce wyjść. Kolejne 6-7 godzin nie ma łożyska. To jest taki sam porównywalny ból jak... I dla mnie był gorszy ból z łożyskiem. Dużo większy niż z dzieckiem. I nie chce wyjść. I no mówię, dobra, co robimy? Oczywiście świadomość, rytuały. Mówię, ok, kto nie chce puścić? Dobra, najpierw ja czego nie chcę puścić? Bo i zaczynam emocje, nie? Że boję się być matką, że ja nie wiem, czy będę umiała, że ja nie chcę, już niby dziecko wyszło, ale jeszcze przytrzymam je poprzez łożysko, tak? Czyli jakby cały rytuał i proces i zrozumienie, świadomość i emocje, o co chodzi. Dobra, ja jestem załatwiona, zaczyna wszystko, znowu akcja idzie, zaczyna się rodzić. Leo zaczyna protestować, płacze strasznie, ewidentnie jakby nie chciał, żeby to łożysko się urodziło. No więc teraz rozmowa z nim, proces z nim, próba do telepatycznego kontaktu z nim, dochodzenie do różnych rzeczy. Jak doszliśmy, no to on przestał i łożysko się urodziło. Więc nie trzeba było żadnych leków, żadnego łożyskowania, żadnego łyżeczkowania, nic. Wszystko się wydarzyło naturalnie poprzez docieranie do emocji poprzez świadomość i też rytuały. No i później cały kolejny proces, no bo okazało się, że nie umiem karmić piersią. Że to mi się wydawało, że no po prostu, no jak, no dziecko przyjdzie, przyłoży, będzie ssało, no. Okazało się, że to tak nie działa. Okazało się, że mam totalnie zatkane piersi. Że moje serce było tak zamknięte, że to się bezpośrednio przekładało na piersi, że mleko nie idzie, on nie umie ciągnąć, ja nie umiem mu podać piersi. To nie działa, kompletnie nie działa. I to była wielka rozpacz, no bo myślałam, już mam o tym przejściach. A tu nie działa, on płacze, chce głodny, jakby na początku jeszcze było tak, że jeszcze nie chciałam używać, znowu miałam wizję znowu, że takie idealne, że bez pieluch tych chemicznych, więc były naturalne.
jakby w ogóle nie było pieluchy na początku, no ale to było skutkowaniem też, że się budził, jak było mokro, więc jakby było więcej przeszkód, nie? Zaciewanie do wszystkiego, no i było, bo to był powód lotosowy, nie było przecinania pępowiny. No więc cały kolejny później to, że wcale też to nie było dla niego takie przyjemne, w jakimś sensie, że ja znowu się naczytam, że te dzieci lotosowe, to one tak sobie śpią, że im jest tak dobrze, że one są takie słodkie. No nie do końca to tak działało, bo ja też byłam zestresowana, miałam problemy ze skarmieniem, ale też on tak jakby nie mógł, jakby chciał już wylądować też, nie? Więc to też nie było takie gładkie. I to, co go jedyne, co go uspokajało, tak medytował swoim ojcem. Pamiętam, miał 4 dni, miał pierwszą medytację, po prostu on leżał tutaj i przez godzinę, godzinami po prostu w medytacji i to go uspokajało. Więc szukaliśmy jakichś innych rozwiązań na to wszystko i też nie wiedzieliśmy, jak sobie prowadzić. Teraz już wszystko wiem, ale to były takie przecieranie szlaków, nie? Na przykład, bo nigdzie informacji nie było, co zrobić, jak coś jest nie tak. Wszystko jest jakie to piękne, te naturalne porody, to łożysko i wszystko, a nie było żadnej informacji, co teraz już jest, ale wtedy ja nic nie znalazłam. Były książki, gdzie były tylko same superlatywy, ale na przykład zaczął pępuszek się, był czerwony, zaczął krwawić, co zrobić, żadnych informacji, nigdzie, nie? Więc my próbowaliśmy po swojemu, a ja jeszcze byłam w stresie, bo dla mnie to było, okazało się, że bycie matką nie jest proste i że samo urodzenie dziecka nie staje się matką jeszcze kobieta. To jest na razie tylko biologia. Więc całe to przeciwanie szlaków. Ja byłam przez pół roku w depresji popowodowej. Skąd? Dlaczego? Nie wiadomo. To, co mi wydobyło z depresji popowodowej, to praktyka duchowa, pokłony, robienie pokłonów i wyjście z tego, bo to jakieś po prostu rzeczy rozwijały z ciała, że ja nie chciałam być matką, okazało się na przykład, jakaś część mnie, jakieś przekazy, historie rodowe zaczynały się nagle, skąd to się wzięło, nagle się pojawiły. Więc ja miałam mnóstwo przeżyć i procesów i wglądów na ten temat. I dzięki temu mogę teraz tego uczyć, bo wiem, jakby sama przeszłam wiele w życiu i w relacjach i na różnych etapach, że ja to wiem, jak to jest być w tym. Tak? To nie jest, że ja coś wymyślę, jakąś koncepcję, tylko ja uczę na podstawie swojego doświadczenia. Więc to mi bardzo dużo dało. I pamiętam też na przykład, że to było tak dziwne, że ja nie czułam miłości do niego w ogóle żadnej. Ja się tak tego wstydziłam. Był dla mnie jak obcy. Jakby nie czułam połączenia w ogóle. Dla mnie to było, co tu się dzieje w ogóle? Czemu ja taka jestem dziwna? Co ze mną nie tak jest? To mnie jeszcze gorzej wpędzało w depresję, że ja nic nie czuję. Więc to było niesamowite przechodzenie tego wszystkiego. I też czułam właśnie zerwane siostrzeństwo. Ja później okazało się, że czułam, że potrzebuję kobiet. Nie było, co jakiś czas pojawiły się jakaś kobieta na krótko. To było taki pierwiosnek i znowu znikał. I znowu byłam sama albo z partnerem. Więc jakby to wszystko mi doprowadziło do tego momentu, gdzie jestem teraz. Ja wiem, że ja bym chciała mieć jeszcze dziecko, ale już wiem dokładnie, co na przykład... Ja powiedziałam, nie ma dziecka bez wspólnoty. Ja nie będę miała żadnego dziecka już w atomowej rodzinie, nie ma mowy. Że żeby to przejść radośnie, swobodnie, to muszą być ludzie wokół, fizycznie ludzie obecni na co dzień, którzy są życzliwi, którzy nie mają swoich jakichś, nie wkręcają swoich programów, lęków. Jest grupa ludzi, która wspiera na co dzień. Więc tutaj właśnie przyszłam całe to właśnie, że jestem bez kobiet, czułam się samotna bardzo. Czułam, że czegoś brakuje, że to nie tak powinno być, że jestem sama z dzieckiem cały czas. Pamiętam ile cierpienia to wywoływało we mnie. Więc odkrywanie wszystkiego od nowa. No a później i o dziwo następny chłopiec przyszedł, no bo to miała być dziewczynka oczywiście, to była też moja reakcja, on pamiętam, mówi, sprawdź, czy to chłopiec czy dziewczynka, jaki ten chłopiec. My byśmy przekonani, że dziewczynka idzie, więc my byliśmy całe 9 miesięcy, że dziewczynka idzie. Więc to też takie, o! I później, jak w końcu karmiłam piersią, ale to było bardzo to bolesne dla mnie, karmienie pierwszego dziecka piersią było bardzo bolesne. Ale to było takie, czułam, że taki beton na sercu. Ja sobie tego nie potrafię wyobrazić.
I pamiętam, że krwawiły mi piersi, że to był ból karmienia. To był ból, że ja płakałam jak karmiłam, nie? To było już pewne... I jakby znowu próbowałam, jak aż w pewnym momencie, już chyba był 5. miesiąc czy 6. I to mleko było coraz mniej i ja miałam coraz większy ból i w końcu stwierdziliśmy, że to bez sensu jest i że przestawiamy na sztuczne mleko i wtedy się wszystko jakby... Następnego dnia już w ogóle nie miałam zero mleka. To było normalnie, to jest tak, że to schodzi stopniowo, ale ja byłam już w takiej traumie, tak, byłam w takim bólu, że jak tylko było, że okej, dziecko jest bezpieczne, to ja od razu zero mleka. To było bardzo trudne dla mnie. No ale to było wszystko schodzenie tego, co jest w ciele zapisane, więc ja mam tego świadomość. I przenieśliśmy się do nowego domu, też pod Warszawą. I jak Leo miał 4 miesiące, okazuje się, że jestem znowu w ciąży. I to było kompletnie już nieplanowane. Czyli on miał 4 miesiące. Jak 4 miesiące miał w ciąży. Jak on... I nie wiedzieliśmy kiedy. Więc to było totalnie tak, że 2-3 tygodnie w lewo, w prawo, jeżeli chodzi o powód, ja kompletnie nie wiedziałam kiedy. Że kobiety właśnie, kiedy urodzą dziecko, to często są jakby w takim stanie, że w ogóle jakby nie ma w ich umyśle, w ich głowie przestrzeni na to, żeby w ogóle być z partnerem, tak? Żeby mieć jakieś stosunki seksualne. I teraz ty tutaj mówisz o tym, że w ogóle urodziłaś naturalnie, nie byłaś szyta i w ogóle to wszystko, te pęknięcia, ta akceptacja później siebie, tak jakby tego wyglądu twojego ciała jakby po porodzie, no to w jaki sposób się na tyle poskładałaś, że w 4. miesiącu tak naprawdę dziecko ma 4 miesiące, a ty zachodzisz w kolejną ciążę? My już mieliśmy seks chyba w tygodniu po porodzie, czy 2 tygodnie. Mm-hmm. Nie pamiętam, czy penetracyjny, czy nie, może no, chyba tak. Więc, bo o dziwo było tak, że ja byłam w depresji, ale... To też nie było, że ja mam jakieś... Co to oznacza? To też nie było, że miałam jakieś super wielkie podniecenie seksualne. Przy drugim to rzeczywiście było, jak miałam już 2 dzieci, to było trudno, bo byłam już przemęczona i ta seksualność nie była aż tak chyba witalna we mnie. Ale przy pierwszym było tak, że były te takie powiewy i były kontakty seksualne. I zwykle jest tak, że seksualność u większości kobiet nie jest przebudzona i ona służy różnym celom. Służy złapaniu chłopaka, złapaniu partnera, złapaniu męża albo posiadaniu dziecka. I kobieta nawet o tym nie wie, że może być super hiperseksualna. To jest na poziomie podświadomym. Tak. Do momentu, jak cele są zrealizowane. Jak już jest mąż i jak jest dziecko, nagle kobieta w ogóle nie ma popędu seksualnego. No bo jego nigdy tak naprawdę nie było. Ta seksualność była na usługach biologii, atawizmów, instynktów, przetrwania. Ta seksualność była na bazie przetrwania. Żeby mieć dziecko, związek i rodzinę, to jesteśmy na poziomie pierwszej czakry przetrwania. Więc ta seksualność nigdy nie była przebudzona. Nawet jak mogła wyglądać na przebudzoną, ona nie była. Ona była w usługach. Więc jak później te cele już są zrealizowane, no to wychodzi szydło z worka. Wychodzi, co jest prawdziwe. Okazuje się, że nie ma żadnego pociągu seksualnego, bo go nigdy nie było. On był tylko dlatego, bo był potrzebny do czegoś. A jeszcze dopytam właśnie, to czy to jest na zasadzie takiej, że tego jakby ta seksualność nie jest przebudzona w tej kobiecie, czy jakby nie ma tego pociągu seksualnego do tego partnera? Jeżeli nie ma pociągu seksualnego do partnera, to ta seksualność nadal powinna być w kobiecie i na przykład, że nadal by na przykład kochała się sama ze sobą. Czyli, że by czuła się seksualnie, krążyłaby w niej ta soczystość. Ale jeżeli nie ma jednego i drugiego, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że coś jest uśpione. Okej. Dobra, chciałam to tylko dopytać. Więc teraz jak wyglądała ta druga ciąża? Bo tutaj powiedziałaś o tej ekstatyczności, że to była taka orgazmiczna, ekstatyczny poród. Pierwszy tak. Był inicjacyjny, drugi... Tak, pierwszy to była ta inicjacja wojownika, który nigdy się nie poddaje, będzie walczył do ostatniej krwi. A przy drugiej już było, że szlak był przetarty i już było to ego, które nigdy się nie poddaje, złamane w pozytywnym sensie.
I już moje ciało wiedziało też co i jak, mój umysł wiedział, więc zaprosiliśmy moją przyjaciółkę do tego porodu. I wszystko się tak toczyło magicznie. Ona akurat skończyła w niedzielę o 17 kurs a propos uzdrawiania traumy porodowej swojej własnej, a już w nocy rodził się Mani. Więc nic nie było zaplanowane, ja też nie wiedziałam, czy to już czas, czy nie. Jeszcze mam jeszcze organizowałam wizytę perkuła 2 tygodnie przed, więc ona też nie wiedziała, była zaskoczona tym. Więc ja mam na pełnych obrotach. I już widziałam, rano w nocy się obudziłam, mówię, aha, to już jest ten moment. I już poszłam do wanny, już sama posiedziałam sobie w wannie, w tych bólach zaczęły narastać, obudziłam partnera, mówię, że to już, żeby przygotował basen. Zeszliśmy do basenu, zaczął się powód, mówi, dzwonimy, przyjechała przyjaciółka i to trwało może 2-3 godziny, kiedy i był ten, oczywiście to nie było takie wszystko łatwe, bo oczywiście to jest intensywne, to jest bolesne. I po każdym zawsze mówię, nigdy więcej. Nigdy więcej tego bólu. Jakąś chwilę. Później nie zapominam, już nie pamiętam tego bólu. Jakbyśmy pamiętali, to by nie było dużo ludzi na świecie. W każdym razie był ten moment taki, że ja fizycznie czułam, że ja pęknę. Ale nie, że tylko mi pęknie coś na dole w mojej tkance, tylko czułam, że ja fizycznie zaraz coś się stanie, jakieś moje narządy, coś się wydarzy. I czułam taki, przez chwilę taki, śmierć może wystąpić, na stop przyjść. I w tym samym momencie była jakaś taka duża zgoda na to. I to był ten moment, kiedy coś się otworzyło, jakby bramy się otworzyły. I jednocześnie życie i śmierć jednocześnie, bo w tym samym momencie. I pamiętam, że później ona mówiła, moja przyjaciółka, że widziała na mojej twarzy właśnie to jedno i drugie, śmierć i życie. I to było takie mistyczne doświadczenie. Zatrzymania czasu, wejścia, wyślizgnięcia się z tej rzeczywistości w coś innego. I wtedy zaczęły nadchodzić te fale mocne, intensywne. I pamiętam, że mój umysł był totalnie skołowaciały, bo to było bardzo bolesne i bardzo przyjemne. I mój umysł starał się to nazwać, etykietkować. Boli, boli, ból, ból. Nie, przyjemne, przyjemne. Więc jakby była cała taka walka umysłu, żeby złapać to. Ale co to jest? Co tu się dzieje? To jest bolesne czy niebolesne? Jedno lub drugie, określ się. Nie, a tu się nie dało. To było jedno i drugie jednocześnie. I w pewnym momencie ja już sobie powiedziałam, dobra, nie staram się tego nazwać, złapać. I w tym momencie, kiedy pozwoliłam puścić to, żeby to jakoś umysłem ogarnąć, co się dzieje, to wtedy jakby ten ból i przyjemność jednocześnie się, one się zlały totalnie. I to były takie fale, ale nie jak orgazmu takiego seksualnego podczas kontaktów, tylko to był jakiś inny rodzaj przyjemności, zupełnie nieznany mi wcześniej. Nawet słowo przyjemność jest nieadekwatne, bo to nie jest przyjemne. To nie jest przyjemne. To było ekstatyczne. To było coś, co cię gdzieś unosi, otwiera, przejmuje. Wtedy on się urodził w bardzo, bardzo łatwy sposób. Także ten drugi powód był bardzo prosty w porównaniu do pierwszego. Mhm. Ej, urodziło się drugie dziecko. I teraz jak jest z twoją aktywnością? No więc ten okres... Działaniami, tymi wszystkimi... Ja byłam nadal aktywna, chociaż ten okres, kiedy było dwóch chłopców jednocześnie małych, intensywnych, był bardzo, bardzo trudny. Ten rok, pierwszy rok był bardzo trudny. Wszyscy mówili, o jak wspaniale, tak blisko siebie, prawie jak bliźniaki, to jak będą wspaniale ze sobą. Dla mnie to była tragedia. I też dla starszego to było bardzo trudne. On go nie chciał młodszego, syn brata. Czuł się jakby z tego wyjedynaka za szybko wygoniony. Ale bardzo ciekawe, bo my zawsze jakby ja szukałam i szukaliśmy jakichś takich niestandardowych rozwiązań, więc znaleźliśmy, bardzo ciekawe to było, to przyszło od mojego partnera, że jak karmiłam młodsze dziecko piersią, to na chwilę go partner zabierał i dawał mi starsze dziecko z butelką, ja go karmiłam przez chwilę i tak kilka razy zmienialiśmy po parę minut. I widziałam, że to bardzo było dobre dla starszego, że w kontekście, że on nie jest odrzucony od mamy, że on nie stracił mamy. Że teraz mama tylko jest z tym małym, a on już... Więc to bardzo, to był taki jakby
twik, i taki, jakiś głęboki przekaz dla podświadomości, że mama jest cały czas dla ciebie też. Że nie jest tak, że ten mały ma cały czas przewagę. Więc mamy zakończone jakby kolejne etapy twojego życia. Dwie ciąże, opowiedziałaś o tym, jak się różniły. No i teraz ta chyba taka najciekawsza dla nas wszystkich część, która będzie tyczyła się tego, jak żyjesz dziś. Okazuje się, że twoja historia jest tak bogata, że twoje życie jest tak bogate, masz tak wiele doświadczeń, które zapewne dają ci to całe bogactwo dzisiaj, z którą się dzielisz. W kolejnym już trzecim wywiadzie na temat historii Estery Sarasvati usłyszycie m.in. o jej relacjach z mężczyznami, o tym, jak Estera żyje dziś, jak wygląda jej codzienność. A za wysłuchanie tej części wywiadu serdecznie Wam dziękuję. Jeśli macie ochotę, podzielcie się nią ze swoimi znajomymi, a także zasubskrybujcie mój kanał i Jedność jest siłą.